Dzień dobry Państwu. Dziś z bardzo nietypowego miejsca, bowiem z serca Parlamentu Europejskiego, gdzie moim i Państwa gościem jest poseł Łukasz Kochut. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi jest gościć pana redaktora i wszystkich widzów portalu OX. No, dzisiaj może zaczniemy od wydarzenia sprzed kilku tygodni, bo pan Łukasz Kochut tytułuje się śląskim europosłem. Pochodzi z Rybnika i bardzo akcentuje śląskość, ale tutaj na forum Parlamentu Europejskiego wystąpił w wiślańskim Brusliku od rodziny z Istebnej. Proszę wyjaśnić ten galimatias. To prawda, dlatego że ja jestem tak zwanym śląskim krojcokiem, czyli moja część mojej rodziny pochodzi z Rybnika, dokładnie moja mama, a z kolei mój ojciec pochodzi z Istebnej, ze Śląska Cieszyńskiego. No tak. I ja na 40 urodziny dostałem od rodziny z Istebnej właśnie bruslik, który chciałem zaprezentować Europie jako właśnie strój regionalny. I to się rzeczywiście odbiło też szerokim echem. No właśnie, bardzo szerokim. Dużo komentarzy pojawiło się, nawet nie tyle w sieci, co w rozmowach. No bo proszę wyjaśnić, na czym polega ta śląskość, bo że jednak Śląsk Cieszyński, no Bruclik z Istebnej, z Wisły, rodzina z Istebnej, a pan się tytułuje Ślązakiem. No ale ja znam wiele osób, którzy na przykład mieszkają w Istebnej, czy na przykład mieszkają w czeskim Jablunkowie, którzy się czują Ślązakami, którzy są Ślązakami, więc to jest kwestia swojej jakiejś tam tożsamości. Ja nie ukrywam, że tak jak pan redaktor wspomniał, no ja deklaruję narodowość śląską, mówię w języku śląskim, ale jakby mam ogromny też szacunek dla różnorodności tego regionu. Jestem regionalistą i chciałem zaprezentować po prostu regionalny strój w Parlamencie Europejskim. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu to może było jakiś znak zapytania, dlaczego akurat w Rucliku, a nie na przykład w stroju, nie wiem, rozbarskim, ale akurat jako, że moja rodzina pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, to uznałem, że to jest dobre miejsce, żeby to zrobić, zwłaszcza, że ta debata była właśnie o różnorodności kulturowej. No właśnie, no, różnorodność, jedność w różnorodności to jest przecież hasło Unii Europejskiej. No i to chyba da się też połączyć ze śląskością, która jest bardzo różna w różnych regionach. Tak? Oczywiście, że tak. Śląskość jest różna. Język śląski też ma różne gwary. Inaczej mówią ludzie w Bytomiu, inaczej mówią w Piekarach, inaczej mówią w Rybniku, inaczej w Cieszynie. Mhm. Więc to jest moja rola, żeby to trochę spajać właśnie choćby przez te moje korzenie i pokazywać także różnorodność Śląska. No Śląsk to, no to też węgiel, czyli dosyć nomen omen palący temat. Jest pan członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, no, której też przewodniczy były premier Jerzy Buzek, pochodzący z Zaolzia. Proszę powiedzieć, no, trwa kryzys, tak, energetyczny. Bardzo dużo się wokół tego tematu dzieje. Jakie wnioski płyną z prac pana komisji? No, nastąpiło na pewno otrzeźwienie w wielu państwach członkowskich odnośnie polityki energetycznej, odnośnie tego, co robi Rosja. Najbardziej chyba to otrzeźwienie nastąpiło nareszcie w Niemczech, które już zdecydowanie wiedzą, z kim mają do czynienia, bo wydaje się, że przez jakieś tam dekadę no, były trochę uśpione dobrymi relacjami gospodarczymi zwłaszcza. Wydaje się, że to jest koniec szkodliwego projektu Nord Stream i Nord Stream 2. Zresztą w tej sprawie wszyscy przedstawiciele polscy mówili jednym głosem. Komisja Europejska zaproponowała taki duży pakiet Repower EU, w którym przede wszystkim wydaje się, że ta wspólna polityka energetyczna ma przyszłość, że wspólne choćby zakupy właśnie gazu to jest przyszłość Unii Europejskiej. Na chwilę obecną co prawda mówi się tylko o 15% tych wspólnych zakupów, ale to już jest jakiś dobry krok w dobrą stronę. Mam nadzieję, że to pójdzie głębiej i że będziemy wspólnie jako Unia Europejska kupować gaz i wspólnie sobie po prostu też pomagać przez jakieś tam mechanizmy solidarnościowe, które są na agendzie pracy komisji i właśnie przemysłu i które będziemy wkrótce na sesji plenarnej dyskutować. No tak, no, jest pan znany z tego, że jednak dąży do większej federalizacji wspólnot europejskiej. To się chyba wpisuje. Tak, to się wpisuje. To jest jakby oczywiste, tak samo jak chciałbym, żeby wspólna polityka zagraniczna całej Unii miała rację bytu, tak jak chciałbym, żebyśmy mieli wspólny system ochrony zdrowia na przykład, no to na pewno Polsce by pomogło w tej trudnej sytuacji, no tak, też jeśli chodzi o służbę zdrowia. Tak, ja zdecydowanie jestem za tym, żeby Unia się federalizowała, bardziej integrowała,
rozszerzała także, ale wiadomo, przy wszystkich spełnieniu wszystkich warunków bycia państwa członkowskiego. No, brzmi to dobrze, ale też trzeba zauważyć, że jednak Unia Europejska, przynajmniej w Polsce, ale też w naszym regionie, jest raczej postrzegana jako po prostu instytucja finansowa, która gdzieś tam dofinansowuje jakieś poszczególne inwestycje. Widzimy ją na planszach, przy budowach i nic więcej. I to jest błąd i to jest na pewno jakaś takie zaniedbanie kilkunastu różnych rządów w Polsce, bo myśmy do tego czasu wejścia do Unii Europejskiej, o tej Unii Europejskiej dużo rozmawiali, mówili, edukowali się, a później jakoś ten temat został zakopany. Szkoda, bo to jest naprawdę potrzebny temat do tego, żeby w ogóle rozmawiać o przyszłości, bo widzimy, że na tej arenie międzynarodowej duzi gracze typu Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia mają dużo do powiedzenia, a my jako taka właśnie zbieranina różnych państw no nie jesteśmy do końca traktowani poważnie, bo potrzebujemy właśnie tego jednego europejskiego głosu i mam wrażenie, że to się też przez ten kryzys jednak dzieje, bo na razie jest ten etap taki trochę może nawet kwestionowania potrzeby federalizacji czy dalszej integracji europejskiej, ale docelowo myślę, że Putin przegra tą wojnę tak po prostu w dłuższej perspektywie i właśnie doprowadzi do tego, że Unia będzie bardziej zjednoczona. I NATO będzie bardziej zjednoczone, bo już widzimy, że i Finlandia, i Szwecja praktycznie witają się z członkostwem w NATO, więc Putin paradoksalnie tym swoim uderzeniem w Ukrainę mocno zjednoczył cały Zachód. Czy ta myśl o jednoczeniu się większym Unii też pojawia się w rozmowach z bardziej doświadczonymi od pana politykami? No bo utrzymuje pan kontakty też z premierem Millerem, ale też z Janem Olbrychtem, tak. czy innymi. Tak, nie dość, że się pojawia w tych naszych prywatnych rozmowach, to przede wszystkim no, pojawiła się ta koncepcja konferencji o przyszłości Europy. Ona trwała przez rok i ona zakończyła się takim raportem, też spotkaniem w Strasburgu. I jakąś tam kolejną próbą zmiany traktatów, czyli dalszej właśnie integracji europejskiej, dalszej federalizacji. Polska niestety stawia się w kontrze do tego przyspieszenia i mam nadzieję, że to się nie skończy źle dla Polski, dlatego że są takie też słuchy, są takie głosy, zwłaszcza na przykład z Francji, Emmanuel Macron o tym mówił kilkukrotnie, że jeżeli dane państwa nie będą się chciały dalej integrować, jak właśnie Polska czy Węgry, to być może ta stara Unia Europejska przyspieszy swoją integrację, co nie będzie dla nas korzystne, bo zostaniemy takimi państwami gdzieś na pograniczu Unii Europejskiej. Tego byśmy chyba nie chcieli, bo chyba wszyscy mamy świadomość, że te kilkanaście lat Polski w Unii Europejskiej to jest naprawdę takie hollywoodzkie story, na którym wszyscy wygrali, bo wygrał i Zachód, i my jako polscy obywatele. Mówimy o przyszłości, pan też myśli o przyszłości, rok 2029, ten temat się pojawiał już na naszych łamach, Europejska Stolica Kultury, nie tylko Górny Śląsk, ale też inne miasta, między innymi Cieszyn czy Bielsko-Biała. Chciałbym, żeby ten pomysł był rozszerzony, dlatego że ja ten pomysł wymyśliłem na początku kadencji, jestem już posłowie z prezydentem Katowic, Sosnowca, szefem metropolii, doszliśmy do konsensusu, uznaliśmy, że będziemy o to się starać jako właśnie metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, czyli pokazanie i Katowic, i Sosnowca, i wszystkich innych miast metropolii, ale jest to duży projekt, moglibyśmy włączyć inne miasta, województwa w ten projekt, właśnie mam na myśli Cieszyn, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, żebyśmy jakieś wydarzenia w ciągu tego roku, gdyby nam się udało osiągnąć ten cel, właśnie zrobili w tych miastach, które nie są w metropolii, żeby pokazać tą śląską i nie tylko śląską kulturę w całej Europie. No, rozmawiał też pan z panią burmistrz Cieszyna. Tak, rozmawiałem, bo jestem w bardzo dobrych relacjach z panią burmistrz Cieszyna i ona oczywiście bardzo przychylnie się do tego ustosunkowała, zresztą podobnie jak pan prezydent Bielska-Białej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był poseł Łukasz Kochut. Dziękuję bardzo.